Łukasz Wójcik zaczynał swoją przygodę piłkarską w? Tak, w Pogoni Siedlcach. To klub, który istnieje już kilka dobrych lat, ale nigdy nie grał na poważnie w drugiej lidze. Od początku byłeś obrońcą, czy dopiero w pewnym momencie kariery sportowej ktoś stwierdził, że na tej pozycji czujesz się najlepiej? Nie, od początku stawił trener Blacha mi na obronie, jak już w juniorach, to jeszcze grałem na środku. Później przychodząc do seniorów, do trenera Anusiewicza, postawić mi na bok obronny. I tak, prawa albo lewa, bez różnicy. Twoje mocne strony jako piłkarza? Mocne strony to może prawa i lewa noga, że mogę zagrać na każdej pozycji na boku. Udało ci się, mimo tego, że jesteś obrońcą w karierze piłkarskiej, jakieś bramki zdobywać? Jedyną bramkę zdobyłem w seniorach z liderem trzeciej ligi Gielka jest Nadarzyn i to był gol na 1-0. Łukasz Wójcik trafił do Pogoni Szczecin. W jaki sposób? Zadzwonił do mnie trener Dziuba, przekonując, że tu przyjść, bo miałem jeszcze propozycję z innego klubu z pierwszej ligi. I zdecydowałem się tutaj przyjść i myślę, że nie będę żałował. Staram się walczyć jak najbardziej. Nie chcę patrzeć na tę taryfę ulgową. Jest nas dużo, jest nas 8 młodzieżowców. To trudno będzie o tę pozycję, ale walczę. Gdybyśmy opatrzeć na te salony europejskiej i światowej piłki, który z tych piłkarzy znanych światowej marki byłby tym, na którym chciałbyś się wzorować? To z pewnością teraz by był to Dani Alves. Bardzo podoba mi się jego gra. Ostatni mecz zaś zagrał na pomocy i nie robiło to do niego żadnej różnicy. Twoje marzenia sportowe, masz takie? Marzenia z dzieciństwa były takie, żeby grać jak w takim klubie jak Barcelona, ale teraz tak naprawdę to pozostało, żeby zagrać w Ekstraklasie. No i o to będę jak najbardziej walczył. I jeszcze mam nadzieję, że się uda z Pogonią wcześniej.